W poprzednich dwóch filmach rozwiązywaliśmy takie zadanie i doszliśmy już do tego, że odpowiedzi A i D są poprawne, a odpowiedź B jest nieprawdziwa. No więc na koniec została nam jeszcze odpowiedź C. Sprawdzenie, czy ona jest poprawna. Tutaj już praktycznie nie ma gdzie miejsca. Może tutaj na lewo się przesuniemy. Tutaj sobie to rozwiążemy. Czyli mamy sprawdzić, czy taki wyznacznik będzie równy 0. No tutaj występuje taka liczba... Z minus Z1, którą ja tutaj już przekształciłem i już korzystałem z tego, i to jest po prostu równe T razy Z2 minus Z1. Po prostu wyeliminuję tutaj Z z tych rozważań naszych, zastąpię wszystko przez Z2 i Z1. No i występuje też Z minus Z1 sprzężone, występuje Z minus Z1 sprzężone. Sprzężenie różnicy, to jest różnica sprzężeń. Możecie to po prostu sobie przeliczyć i sprawdzić. Że sprzęganie polega na zamianie części urojonej na przeciwną. Zamianie znaku części urojonej na przeciwny. Czyli tutaj wszystkie te części urojone, jakie występują w tych liczbach z, z1 i tak dalej, trzeba zmienić na przeciwne. No więc jak zrobię to samo po prawej stronie, no to tutaj będę miał sprzężenie t. t to jest liczba rzeczywista, czyli sprzężenie nic tutaj nie zmieni. No a tutaj będę miał z2 sprzężone od z1 sprzężone. My możecie sobie sprawdzić, nawet jest dobre ćwiczenie, że sprzężenie sumy to jest suma sprzężeń, tak samo jest dla różnicy iloczynu ilorazu, że, wszystko, że iloraz, iloczyn sprzężeń to jest sprzężenie iloczynu ilorazu. A sprzężenie liczby rzeczywistej to jest po prostu ta sama liczba rzeczywista, bo ona nie ma części uryjonej, to tam nie ma co zmieniać. To teraz po tym wszystkim, co powiedziałem, ten wyznacznik nam się mocno uprości. Bo mam wyznacznik z takiej macierzy do obliczenia. Zamiast Z minus Z1 muszę napisać T razy Z2 odjąć Z1. A zamiast sprzężenia muszę napisać T razy Z2 sprzężone odjąć Z1 sprzężone. No a tutaj przepisuję to, co było. Z2 minus Z1. I tutaj mam Z2 sprzężone odjąć Z1 sprzężone. No to teraz mnożę. Najpierw. To razy to, czyli będę miał T razy Z2 odjąć Z1 razy Z2 sprzężone odjąć Z1 sprzężone. No i teraz muszę pomnożyć te dwa wyrazy przez siebie i napisać je z minusem, czyli tu będzie minus T razy Z2 minus Z1 razy Z2 sprzężone minus Z1 sprzężone. Tutaj zmieniłem trochę kolejność po to. Żeby było widać, że to jest dokładnie ten sam składnik, tylko z przeciwnym znakiem. Czyli to po prostu wszystko się odejmie, to jest to samo co tu, tylko z przeciwnym znakiem i dostaniemy 0. Czyli widzimy, że rzeczywiście równanie w punkcie C jest prawdziwe. Czyli odpowiedź do naszego zadania jest taka, że odpowiedzi A, C i D są poprawne, a odpowiedź B jest nieprawdziwa.